Witam w kolejnej części, zagrałem w Ultima Underworld. Zabiłem sobie dwa szkielety. O, i właśnie. Dlaczego wcześniej tu nie poszedłem? Teraz wszystkie pochodnie staną się bezużyteczne. Chociaż jedną sobie zostawię na wszelki wypadek, bo nie pamiętam, czy może przypadkiem nie będzie z niej jakichś użytku. I mam latarnię! Kultura daje dużo lepsze światło. I jednak, wiecie co? Oj, nie, to miałem zdjąć. Pozbywam się tych butów na korzyść tych. Może są słabsze, ale są lżejsze trochę. Chociaż w sumie to dużo mi to nie dało. Ale trudno. Bo jestem magiem, a mag nie chodzi w zbroi. Kolczudze, czy jak to tam się nazywa. I tym razem myślę, że to już naprawdę wszystko. W tym poziomie na razie. Dobra. To wracam się do poziomu trzeciego. Albo nie. Pójdę do poziomu pierwszego, skoro już tam mam załatwić pewną sprawę. Tylko które tam najszybciej dojść. Tu chyba będzie skok do wykonania. Tak, tu jest skok. Dobra. I skok. I super, idealnie wszedł. Dobra. A gdzie ja to miałem iść? Mam iść do zielonych goblinów. Hello. Oczywiście, że mogę. Drog. You gain what you want. Chcę przejść przez wrota. Ok. Bla bla bla. You be careful. Yes, oczywiście. I idę do tego Lanugo, czy chyba to jakoś tak się nazywał. Do ciebie idę. Come back. For me, still have the smell brought the. Don't blame the. This is a good stew. Dobra. What kind of stew? Jaki stew? O, właśnie, o to mi chodziło. My mother used to make it. That takes a rotworm, chops it up fine and marinates it in port with mushrooms. Here. This is written down on this. Dziękuję ci. I dostałem właśnie przepis na gulasz z robala. Przeczytajmy. Potrzebujemy zielonego grzyba, martwego robala i port. I właśnie wszystko to mam. Moment, zrobię sobie miejsce na to wszystko tutaj gdzieś, a to wsadzę tu. I mam wszystko, czyli robal, port i grzybek. Teraz naciskam na to i powstał mi gulasz, tylko nie, żebym go nie zjadł przez przypadek. I z powrotem rozmawiam z Lanugo. Dobra, znowu muszę... What kind of stew? Chyba źle wcisnąłem. A może to mam królowi dać? Nie wiem. Moment. Dam dwa. Co to daje? Nic nie daje. To trzy. Przepraszam, że nie czytam, ale nie wiem w sumie, jaką mam poprowadzić konwersację z nim, żeby... Żeby... użyć tego gulaszu, który zrobiłem. Może to jemu mam dać ten gulasz. Chodź tu! To już było. Bla, bla, bla. Wszystko już. Dobra, zakończam to byle w jakiś sposób. Bla, bla, bla. I am leaving. Dobra, Lanugo. Co mam zrobić, żebyś wziął ten gulasz ode mnie? Here's a gift for thee. A może to nie jemu się dawało ten gulasz? Już nawet nie pamiętam. Dobra, nieważne. W takim razie zachowam ten gulasz po prostu na przyszłość. Komuś mam go dać, ale...
Ostatni raz próbuję, no. Jeden na pewno nie dawał nic dobrego. Jeszcze raz, trzy. Jeden. A, głupi jestem, przecież oni... Dobra, to nie jemu mam dać to. Tak mi się wydaje. Nieważne, mam już ten cholerny gulasz. I będę go trzymał, aż się przyda. Więc spadam stąd. Spadam stąd do poziomu trzeciego z powrotem. Tak? Tak. Po drodze zahaczę o krzyż. Czemu nie? Aby zwiększyć swoje umiejętności magiczne. W końcu! Bo jestem naprawdę do dupy, jeżeli chodzi o magię w tej chwili. Tylko jak zwykle się zgubiłem w tym labiryncie. Dobra, już jest. I stop. Stop, 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 stop. Nagrywam, bo nie chcę, żeby mi się lore, no chociaż w sumie można mi jeden się powiększyć. Czasami się przydaje, czemu nie? Dobra, to było Muachm, jeśli nie mylę. Czy Omcach? Nie, Muachm. Mana i lore. Dobra, jeszcze raz. Muachm. Casting i mana, może być. Nie najgorzej. Jak to tam wygląda teraz? Mana 17, lore 12, casting 20. Okej. Okay. Pasuje mi. Ech, tylko ta mana nigdy się nie zregeneruje. Dobra, zobaczę, może coś teraz będzie wiedział o tych napojach. Nic, nic, nic. O. To jest Lesser Hill, czyli Bed in Money prawdopodobnie. Fly, to już wiedziałem. O, i Cure Poison. Czemu nie? Już wiem. Już wiem, co dają dwa napoje. Dobra. Zastanawiam się, może jeszcze raz. Dobra, jeszcze raz. Muachm. Lore i mana. Dobra, niech będzie już to lore trochę większe. Ostatni raz to powiększam. Ile mam teraz to lore? Chyba 15. 14. I mana 19. Pokażcie mi jeszcze te. Coś się dowiedział? Nic. O, co to jest? Red Potion Hallucination. To dobrze, bo to jest zupełnie bezużyteczne. Mogę to wywalić. A to? Nic. Dobra. Gdzie jest stąd wyjście z tego labiryntu? Wschód. Wschód. Znaczy nie, w prawo, prawo, prawo. Tak? Nie, w lewo, w prawo, w prawo. I w lewo. Dobra. To teraz pójdę do krasnoludów, tak? Tak. I zejdę tym przejściem, które tam było. A, nie tędy, zaraz, zaraz, zaraz. To są... Aha, to ja tutaj jestem, super. Dobra, ale chyba w tym momencie przerwę wideo już, bo... Około 10 minut minęło, dobra. Także... Do zobaczenia w kolejnej części, zagramy w Ultimate Underworld.